Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może. Ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam. Tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Mając na uwadze słynne powiedzenie Charlie'ego Chaplina, że dzień bez uśmiechu to dzień stracony, z wielką przyjemnością przedstawimy Państwu kolejny wspaniały skecz kabaretowy z udziałem geniusza polskiej komedii, niestety świętej już pamięci Jana Kobuszewskiego. W występie zarejestrowanym przez nas około 20 lat temu w Toronto, pan Janek ujawnia swoje ogromne zainteresowanie zoologią i wszelkiego rodzaju ciekawostkami przyrodniczymi w rozmowie z Andrzejem Kopiczyńskim, również nieżyjącym już popularnym aktorem, znanym kilku pokoleniom Polaków z serialu 40-latek. Panie Janeczku, ja słyszałem, że pan podobno prywatnie, całkiem prywatnie zajmuje się różnymi ciekawymi zwierzątkami. Tak jest, prawda? Proszę pana, tak jest. Czyli byłem, już miałem chemika. Słucham? Co pan tak patrzy? Zwierzątko małe, nieduże, do szczura podobne. Taka podmorska świnka, a naukowo nazywa się chemik. A to chomik! Co chomik? No tak jest, taka świnka nazywa się morska, a nie podmorska, i chomik, a nie chemik. A skąd pan wiesz, jak się moja nazywała? Co, znałeś ją pan? Nie. Widzisz pan, właśnie, że podmorska nazywa się chemik, z omanklaturą zawsze są kłopoty. Przepraszam bardzo, z czym? Omanklaturą. Nie no, panie Janeczku, z nomenklaturą. No nomen omenklaturą. Wiesz pan, na przykład, proszę pana, jest rak, nie? Tak. Ale już taki podmorski rak, to on się nazywa karp. Nie, ale nie karp, tylko kraby, by na końcu. A jeszcze jest większy kraby, proszę pana, i on się nazywa komar. Ma takie skrzypce. Jaki komar? No, homar, proszę panie, o jedną literę się pan będziesz kłócił. No wyjdźmy z wody, proszę pana. Właśnie, bardzo dobrze, bo mieliśmy mówić o różnych ciekawych zwierzętach, prawda? A całe mnóstwo jest na świecie ciekawych zwierząt. Taki krokodyl, proszę jest. Pana, chociażby. No, czy wilk, proszę Bywa. Pana. Czy słoń na przykład. O, albo... powiem panu dowcip. Jeden słoń, proszę pana. To tak. Ja to znam. To ja panu drugi A powiem. A ten też znam. Tak? Nie, panie Janku, no wróćmy do tych zwierząt. No, jeszcze parę przykładów mogę panu podać. Hipopotam, jest. Proszę pana, tak? Czy tam ryś, proszę pana, Bywa. Struś na przykład. Proszę pana, zagadka przyrody. Jaki jest na świecie najmniejszy struś najbardziej znany? Najmniejszy struś najbardziej znany? Tak jest. No to jest ten... Nie, no to jest struś, no co ja bym... Panie, najmniejszy struś, najbardziej znany to jest pies.
Co? No przecież pies jest najlepszy struś, prawda? Struś? No. No chyba stróż. To pies, to jest stróż. Stróż to jest, proszę pana, anioł stróż. I to nie jest pies, bo on ma skrzydła. Już raczej to jest ptak, proszę pana. Co każdy ptak ma głównie? Głównie? Tak jest. No to ma te, no skrzydła. Panie, każdy ptak ma głównie ptasi rozum. Czekaj pan, zadam panu jeszcze jedną zagadkę. Siada ptak, prawda, na brzegu gniazda. Co on, proszę pana, składa? Jaja. Jakże to, na brzegu gniazda będzie jaja składał? Żeby mu na ziemię wypadli? Panie, on skrzydła składa. Nie. Bo on już jest w gnieździe, nie musi latać. Zainteresamy, panie. No ale na przykład, złożył on te skrzydła. Co on znosi, proszę pana? No, no, no. To co, no, no jaja, no. Panie, co pan z tymi jajami ciągle? Ptak w gnieździe znosi niewygody. Deszcz, wiatr, wichura, ma wyłobie piszczy, panie, ta woda mu się na ten czub leje, a on to wszystko znosi, proszę pana. A jaja to on znosi przy okazji, to jest jakby taka jego dyscyplina dodatkowa. Ale załóżmy, jest on w tym gnieździe, zniósł on te jaja. Co on, proszę pana, robi dalej? No co, no, no siedzi na tych jajach. Bardzo dobrze, a po co on siedzi na tych jajach? Pilnuję, żeby mu ich nie ukradli, proszę pana. Jak teraz jajko u nas kosztuje 1200 zł, a on ma ich z 8, to ma trochę do pilnowania. No nie? Ma, rzeczywiście. No. Dobrze, bardzo dobrze. Tu pan się wywiązałeś. Proszę pana, po czym się poznaje ptaka? No, no po upierzeniu. Tak? Patrz pan, a jak wyłysiał? No, zadam panu jeszcze panu zadam zagadkę. Od czego się każdy ptak zaczyna? No, od dzioba, no. Panie, sam się pan od dzioba zaczyna. Pomyśl pan, każdy ptak zaczyna się od K. Co? No, kaczka, kawka, prawda? Kawron. Jaki kawron? Gawron, proszę pana. No zaraz, mówi się ganarek czy kanarek? No, kaczka, kawka, kawron, o, kaliber, taki malutki. Nie, proszę pana, nie, koliber. Panie, co to ja w wojsku nie byłem? Zaraz, pocisk jest mały, bo on ma mały kaliber. No, no i kaliber, kaczka, no, tak. Kawka, kawron, kaliber, wszystko na K, proszę zaraz, pana. Zaraz, proszę pana, a jemiołuszka? A sikorka, pliska, tak. Sroczka, nie zaczynają się na K. Dobra, a skąd pan wie, z której strony dany ptak się zaczyna? Nie. Czy on się zaczyna z przodu, czy przepraszam, z tyłu? Spojrzysz mu pan od tyłu, panie, i zaczyna się na K. Jemiołuszka, sikorka, sroczka, prawda? Wszystko na K. No, tak samo gąska, kurka, rybka. O tak, na pewno. Rybka to nie jest ptak, proszę tak, pana. A latająca rybka to co, Miki jest, proszę pana? A? Wiecie pan? Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Czego jest pełna przyroda? Czego? No wszystkiego. No. No, wszystkiego najlepszego, panie. Przyroda jest pełna zagadek przyrody. No tak. Dobrze, a jaka jest największa zagadka przyrody? No to skąd się bierze życie? Tak jest. Wiesz pan? No nie, ale tego to nikt nie wie, proszę pana. Nikt nie wie. A ja, kochany, wiem. Zwierzęta rozmnażają się przez swoje młode. A? Tak jest. Ale z wyjątkiem pchły, proszę pana. Co proszę? Co pan tak patrzy? Pchła powstaje wtedy, kiedy kot nasika na trociny. O. Co powstaje? Pchła. Panie, nie mówi się pchła, tylko pchnęła. Nie, nie o to. Co pan powie? Pchła go tak silnie, że się obalił, czy pchnęła go tak silnie, że się przewrócił, prawda? Ale pchła, stworzenie, ma dwie długie nogi i skacze, no. Ma dwie długie nogi i skacze, to jest gangur. Jaki gangur? Proszę pana, jeżeli już, to kangur. Panie, jak byłby kangur, to byłby na K i byłby ptak, prawda? Nie.
Panie Janku, leży pan w łóżku. Ja nie mam czasu na głupoty, proszę pana. No dobrze, to ja. Pańska sprawa, kłacz się pan, pański interes. Leżę w łóżku i coś mnie gryzie, takie małe, czarne, z długimi nogami. Co to jest? Co mnie gryzie? Jak to co? Sumienie pana gryzie. Pan za długo. Sumienie z... Czekaj pan, za długo pan leżysz w tym łóżku i ona pana gryzie z długimi, czarnymi nogami. No. Sumienie, proszę pana, z długimi nogami? Tak. To jest kłamstwo, proszę pana. O, proszę pana, kłamstwo to ma takie krótkie nóżki. No nie, nie. Ja proszę, ja tu zwariuję z panem. Niech pan wyjdzie, ja z wariatami nie będę rozmawiał, proszę pana.